Witam, zapraszam do kolejnego zagramy w Morrowind. Ostatnio skończyliśmy w Donamhi, wykonując quest dla Gildii Magów, polegający na odzyskaniu kasy od tej ładnej suczki, więc trzeba jakąś ją przekonać. Może bez walki uda nam się odzyskać pieniądze. Tylko zobaczymy, jakie zaklęcia mamy. Smocza łuska, poparzenie. No, zobaczymy. Chyba lepsze byłoby odmrożenie. Tak, mamy, dobrze. Tylko może najpierw spróbujmy ją jakoś pokojowo przekonać. Może jakaś miksturka na charyzmę. O, jest. Możemy w to w końcu wykorzystać ten bimberek skrzypku, więc pijemy. Okej, to może teraz dasz kasę. O, 63 na 100. Ciekawe, czy się uda. Jest! No ludzie, zadziałało. Mamy 2000 sztuk złota. Możemy ją zostawić w spokoju dzięki naszej wspaniałej aparycji. Dobra, jak quest zaliczony, czas zapisać. I może trochę zwiedzimy tą okolicę tej jaskini. Też przygotuję jakieś zaklęcie. O, jest goblin czy coś. Czy jak to się nazywa? To weźmy tarczę. Okej, teraz sanktuarium. Sanktuarium, tak. Wyłączmy bieganie. I weźmy naszego icebola. Jest. Już prawie zginiesz. Ha, jesteś zamrożony. Dobrze, zginąłeś. Co tam miałeś? Wartość 10. Obniżenie man. No to na pewno zrobimy z tego miksturkę. Dobra. Pierwsza walka dosyć dobrze poszła. Czy ja wyłączyłem bieganie? A, teraz wyłączyłem bieganie. Dobrze. Kondycja na 100% prawie. Zapiszę. Wow, jaki tunel, jak zupełnie na Marsie. Wow, bandyta. Nie wiedziałem, że bandyci żyją z magami. Co tam możemy? Ha, że weźmy może... Przywołajmy nasz mieczyk. To było trochę lamerskie. Dobra, to trzeba odpocząć, żeby manę odzyskać. Nie zauważyłem. Cztery uciska. Okej, to odpocznijmy. Aha, nie można odpocząć, bo wrogowie, tak? Dobrze, to chodźmy, zobaczmy. Co to za goście tutaj jest? Jakiś kolejny mak. Aha, który nas atakuje zresztą, tak? Doskonale. Weźmy chociaż smoczą łuskę i zaklęty sztylet. Ach! Gin! Gin, gin, suko, gin! Dziabać, dziabać! No, prawie? Yeah! To jest potęga sztyletu. I co tam miałaś? Wartość 7, ciężar 1,5. Obrażenie. Obrażenia 1,3,3, tak? I plus 3 od 5 do ognia, tak? To chyba dosyć słabe. Tak, zgadza się. Ale sprzedać zawsze można jeszcze. Jak jeszcze mamy miejsce w ekwipunku. O, jakaś fajna szata. Zakładamy. Yeah! Teraz jesteśmy prawdziwymi czeladnikami. Okej, okay, buciki też na handel. Na pewno wielu się oburzy, że zbieram ubrania. Okej. Okay. Zobaczmy, co w tych urnach. Siła woli. Mąż, czy tam maś pędraka. Okej. Okay. Bierzemy. To też brynce bierzemy. Duże jajo kwama oczywiście też, bo za dwa. I co tam jest? Czarny pylnik. To nie bierzemy.
O, alembik, fajnie. Moździerz, super. Retortę, bierzemy wszystko. Potem zostawimy w jednym takim miejscu. Zaraz zobaczycie, jak wrócimy do Belmory. Co przygotowałem sobie. Zawczasu. Okej, to już możemy zapisać. I spróbujmy tutaj odpocząć i pójść na tego Norda bandytę. Aha, może tutaj za tymi urnami da się odpocząć? Też nie, tak? To za stoliczkiem. Aha, też nie można. To może wejdźmy na dwór. Teraz, czy ja dobrze idę? Tak, dobrze idę. Na razie trochę się tutaj pobłąkam, żeby zdobyć expa i tam złoto i potem dalej będziemy chyba robić questy dla Gildii Magów. Zobaczymy zresztą. No, fajnie, że się udała ta sztuczka z tym telwańskim Bimberkiem, bo się udało bez walki odzyskać złoto. Jak poprzednio widzieliście, walka z nią dosyć ciężko szła. Okej, już niedaleko i możemy chyba odpocząć. A, jeszcze dalej. Chyba na zewnątrz. Molak, Mar. Okej, chyba nikogo. A, jest niestety ktoś. Zobaczmy, czy mamy jakąś miksturkę na many. Raczej nie bardzo. Ile mamy ile many mamy? To będzie 10, tak? To bierzemy zaklęty sztylet. No przyzwij. Okej. No zabij go. Ach. Jest, udało się. Zapiszę. Pióro skrzekacza. Wartość 20 oczywiście bierzemy. I odpoczywamy. Kto tu jeszcze jest? A, jeszcze ty, tak? To może się najpierw wyleczmy, jak jesteś zablokowany. Magia, pierścień, Fargota jest. A, tutaj jest, dobrze. No dobrze, trochę się uzdrowiliśmy. Żadne zakończenie niestety nie podziała. Może gdzieś się oddalimy od niego. Spróbujemy go odblokować, dopóki mamy sztylet. No raczej go nie dosięgnę. O, dobrze, odblokował się. No, traf go! Cholera jasna. Chyba trzeba bieganie wyłączyć. Tak. Już nie biegamy. Tylko nas jeszcze nie atakuje niestety. Tak, pewnie nas zabije. Tak. Oczywiście. Nie ma to jak kochane bugi. Dobrze, może teraz uda się go szybciej odblokować. Aha. 4 many. Aż tyle dobrze jest, okej. To weźmy jeszcze... się uzdrówmy. I się odblokuj, dziadku. Kurde! To jest wredne. No gdzie jesteś? A, tu jesteś, tak? Yeah, krytyki! Dwa krytyki pod rząd. To się nazywa fart. Ale pewnie jeden z was powie, Manwe, że to dzięki wysokiej kondycji. Dobra, niech tak będzie. Yeah! Dobrze, odpoczywamy. Szczur, żeby nas zbudził, to jest... Aha, jeszcze... Tak.
Nie radzą nam spokoju? Czy w ogóle uda nam się odpocząć w tej sesji, to zobaczymy. Dobra, to odpocznijmy może tutaj przy drzwiach. Żaden szczur nie zaatakuje. I żaden jakiś mroczny zabójca. Jest! Udało się.